Jak przeżyła Pani piątkową burzę? Strasznie. Na mój wiek to coś okropnego. Jak żyję 71 lat, tak jeszcze takiego czegoś nie widziałam. Trudno się z tym pogodzić i z tymi zniszczeniami. Strasznie. Nie jestem ze wsi, ale u nas to była makabra. Co się stało? Akurat u nas to nie, sąsiadom tam troszkę szkody narobiły. Dachy pozrywały, stadoła zrezygnowana, drzewa, słupy. My prądu jeszcze nie mamy do tej pory. Kiedy będziemy mieli, trudno powiedzieć. Nikt się nie spodziewał, że to taka burza będzie. No u rodziny właśnie w Marzeninie, tam słyszałam, że najwięcej. I w Chojnicach, gdzie byłam właśnie też na wakacjach z córką. Więc strasznie. Jak oglądałam w telewizję, to ciarki po prostu. I rodzina opowiadała tam właśnie, że w domu to wszystko, w ogóle te dźwięki, to było nie do opisania. To było coś niesamowitego w ogóle, bo one praktycznie były w środku tej burzy. Powiem szczerze, że ciężko, chociaż już byliśmy kiedyś na wakacjach, to coś takiego przeżyłam podobnego, także no będąc w domu, no może troszeczkę inaczej na to patrzyłam, ale no strasznie. Dla mnie było to straszne. Byliśmy z dziećmi zamknięci i siedzieliśmy, czekaliśmy, aż to wszystko przejdzie, nie? Pani, bała się? Była no też, byłam w pracy. Prądy powyłączane i zakłady wszystko powstrzymywane, nie? Strasznie. Jechaliśmy akurat z Sokołowa, to nie mogliśmy dojechać do domu. Tablicę rejestracyjną zgubiłem, na drugi dzień musiałem szukać. Te plastiki od samochodu pourywały mi się pod spodem. No i drzew dużo nałamanych. Trzeba było wjechać, nie? Połowę września, żeśmy się tu puścili do rynku, w stronę rynku. No niestety, trzeba było się wycofać, objeżdżać tam, nawet chodnikiem trzeba było jechać. Dużo wody, ulice zalane, nie? No ciężko było. Nawet na nasze osiedle musieliśmy pod prądy wjechać, żeby dojechać do siebie, no ale szczęśliwie się nam udało. Trzymałam okno balkonowe, połamały się wszystkie drzewa przy domu. No tak, osunęły się po ścianie, że szkód nie mam, ale bez prądu, bez szans na wyjście z domu, ale już jest dobrze. Jestem w lepszej połowie wsi, mała górka, niż reszta. Mam prąd i jakoś sobie dajemy radę. No jak się patrzy na las, który rośnie koło nas, to tak by zachwycił za czuprynę i urwał. Tak to wygląda, naprawdę strasznie. To jest coś wyjątkowego, co się tak nie zdarza często, nie? Bo takie rzeczy się nie dzieją na co dzień. No dla mnie to było coś strasznego. Także te połamane drzewa, walające się dachy. Bardzo straszne przeżycie. Byłem w domu w tym czasie. I? No i bardzo straszny widok, patrząc przez okna. Niesamowita rzecz. No nie było takiej wichury od kiedy pamiętam, nie? Straszna, straszna rzecz. Ulewa, wichura, drzewa gięły się do poziomu ziemi. Także straszne przeżycie.